Dostałem pytanie, jak można włożyć wideo do Excela i chcę Ci przedstawić jedną z możliwości. Przede wszystkim potrzebujemy kartę dewelopera, więc jeśli jej nie masz, kliknij na wstążkę prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie dostosuj wstążkę. I tutaj po prawej stronie musimy tak odnaleźć, gdzie jest karta deweloper, zaznaczyć ją i potwierdzić OK i teraz powinna się pokazać. Jeśli mamy ją, to wchodzimy w polecenie wstaw, w kontrolki ActiveX i tu mamy więcej formatów, więcej kontrolek. Musimy zejść tu na sam dół i tu mamy Windows Media Playery. Zatwierdzamy sobie OK, rysujemy sobie nasz odtwarzacz i teraz możemy do niego podpiąć jakiś film. Jeśli klikniemy sobie we właściwości, o, mamy zaznaczony, możemy tu wejść w custom, o, tutaj trzeba wejść w te trzy kropeczki i możemy sobie przeglądać z komputera. I tu już mam gotowy katalog. Ja tutaj nie chcę automatycznego uruchamiania, więc zatwierdzam sobie OK. I teraz co muszę jeszcze zrobić? Muszę wyjść z trybu projektowania. I teraz faktycznie, o, to jest mój Windows Media Player. I teraz jak nacisnę play, to będę coś tam opowiadał. OK. I dalej idąc tym tropem, mogę sobie też tak niejako z internetu, czyli tu muszę mieć znowu wrócić w tryb projektowania, zaznaczyć ten element i znowu tutaj w custom, w Ctrl-V wkleić ten bezpośredni link i zatwierdzić sobie OK. Teraz znowu wychodzimy z trybu projektowania i jak nacisnę sobie play, o, to się odtwarza ten filmik, który sobie tam zgrałem na mój serwer. No, teraz trzeba go zapauzować raczej. I znowu tak przechodzimy tryb projektowania. Jeszcze jedną rzecz, o właśnie, czasami może ten zniknąć i wtedy na karcie narzędzia główne, jeśli tak nie uda nam się kliknąć, gdzie on tam dokładnie był, karta znajdź i polecenie znajdź, zaznacz, okienko zaznaczania. Tak na tym arkuszu mam tylko jeden obiekt Windows Media Player, tak więc jeśli go tak nie widzimy, to tu możemy kliknąć i wtedy się zaznaczy i wtedy są karta dewelopera, tak jesteśmy ciągle w trybie projektowania, tylko na koniec, tak że no niestety jak próbuję sobie pod to podpiąć bezpośrednio link do YouTube'a, no to nie zadziała, czyli zatwierdzam sobie OK, jak wyłączam tryb projektowania, naciskam sobie tu play i szuka, niestety nie znajduje, tak tylko bezpośrednie linki, tak linki bezpośrednio do filmów na jakichś serwerach, na YouTube'a nie otworzy, ale to też jest jakaś możliwość, że można sobie właśnie odtwarzać wideo w Excel.